Uwaga inwestorzy! Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza wprowadziła 3 nowe gwarantowane lokaty inwestycyjne GICs. Obecnie możesz pewnie zdeponować swoje oszczędności na lokacie zamkniętej na 3 lata z oprocentowaniem rocznym 4,85%. Tak jest, 4,85. Ponadto masz do wyboru 2 dodatkowe rodzaje gwarantowanych lokat step-up GICs, 3-letnią i 5-letnią. W każdym kolejnym roku zdeponowana kwota jest wyżej oprocentowana. Czym dłuższy termin, tym wyższe odsetki. W gwarantowanym lokacie 3-letniej w 3 roku oprocentowanie wynosi 4,90%. W lokacie 5-letniej w 5 roku uzyskasz odsetki w wysokości 5,55%. Jednak pamiętaj, takie oprocentowanie nie potrwa długo. Obowiązują pewne warunki. Po więcej informacji zadzwoń do naszego call center pod podane numery telefonów. Gwarantowane lokaty inwestycyjne GIC z Credit Union to pewna inwestycja i znaczny dochód. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Children grow up so fast. Did you know that you can get money now to start saving for your child's education or training after high school? Visit canlearn.ca or call today. A message from the Government of Canada. W dniach 17 i 18 października w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze odbędzie się 18 już Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej. O przygotowaniach do tego niewątpliwego wydarzenia dowiemy się z rozmów, które przeprowadził ojciec Marian Gil, dyrektor Katolickiego Studia Młodych, organizatora festiwalu. Znajdujemy się w sali parafialnej świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Tutaj odbywały się przesłuchania na tegoroczny festiwal piosenki religijnej. Zgłoszonych wykonawców jest około 20. Ile osób przejdzie do następnej fazy festiwalowej, to się przekonamy. Mamy okazję również rozmawiać z Ewą Czepielewską, która była w komisji, która przesłuchiwała tegorocznych uczestników festiwalu. Ewa, czego możemy się spodziewać po tegorocznych uczestnikach? Na pewno różnorodności. Na pewno różnorodności, bo są i takie, jak powiedzieć, proste piosenki, które są proste piosenki może muzycznie, ale z pięknymi tekstami głębokimi, które są śpiewane przy gitarze czy przy samym fortepianie i są bogate kompozycje nawet. Mamy zespół, który przepięknie śpiewa w harmonii jazzowej, także na pewno różnorodność i coś dla każdego. Piękno tekstów jest przeogromne, także na pewno wielkie przeżycie nie tylko muzyczne, ale na pewno będzie to wielkie przeżycie duchowe dla wszystkich. Ci, którzy chcą usłyszeć nowe utwory poświęcone Eucharystii, to będą mieli szansę, bo właśnie w tym celu zorganizowaliśmy festiwal, aby niejako wyprzedzał przyszłoroczny Kongres Eucharystyczny, 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się w Quebecu. Podczas tegorocznego festiwalu między innymi pojawi się chór, który występował w Roy Thomson Hall i ty brałaś udział właśnie w tym chórze. Powiedz nam, jakie utwory, przynajmniej niektóre, myślę, że wszystkich nie możemy zdradzić publiczności, ale przynajmniej niektóre utwory, które zostaną zaprezentowane podczas festiwalu. Będzie na pewno to, co jest najbardziej oczekiwane przez wszystkich, czyli tak my to sobie w chórze nazywamy piosenka klaskana. Czyli z klaskaniem. Z klaskaniem, także bardzo proszę poćwiczyć sobie klaskanie. Będziemy śpiewać 3 utwory, z tego co dobrze pamiętam i serdecznie zapraszamy. Czeka nas wiele wrażeń. Wspomnieliśmy tylko niektórych wykonawców, wspomnieliśmy także chór, ale warto zaznaczyć, że w tym roku zaprosiliśmy także z Irlandii
irlandzką piosenkarkę Dane śpiewała podczas Światowych Dni Młodzieży i w Denver, i również w Rzymie, i w Paryżu. Także myślę, wielkie przeżycie. Warto tutaj również wspomnieć, że Dana była także kandydowała na prezydenta Irlandii, była również przez wiele lat członkiem parlamentu. I przede wszystkim tutaj należy także zaznaczyć, że starała się promować wartości rodzinne, dlatego w szczególny sposób zapraszamy rodziny, zapraszamy właśnie dzieci, młodzież. Będzie to dla wszystkich ogromne przeżycie, ponieważ usłyszymy oprócz piosenek, usłyszymy także jej świadectwo. Stąd też oczekujemy, że będzie to wielkie takie rodzinne spotkanie, tegoroczny festiwal piosenki religijnej, który zatytułowany jest Ja jestem chlebem życia. Serdecznie więc Państwa zapraszamy, a teraz jeszcze okazja porozmawiać z uczestnikami tegorocznego festiwalu piosenki religijnej. Za moment to uczynimy. A całe życie czekam na Ciebie, kiedyś musisz być. Po raz który bierzesz udział w festiwalu? Po raz trzeci. I dlaczego bierzesz udział w festiwalach piosenki religijnej? Biorę udział, ponieważ lubię śpiewać na chwałę Pana Boga oraz lubię komponować i pisać teksty. Większość tekstów, jak do tej pory widzieliśmy, to były Twoje teksty, Twoja muzyka. Skąd czerpiesz inspirację do tych utworów? Z innych wykonawców, takich jak Piotr Rubik, którą miałam szansę niedawno zobaczyć, jak tutaj był w Toronto, oraz siadam po prostu i fokusuję, skupiam się i koncentruję się na temacie, którym bym chciała napisać tekst, oraz potem komponuję. W tym roku temat dosyć trudny, ponieważ temat związany z Eucharystią. W kontekście również Kongresu Eucharystycznego napisałaś swój tekst. Co przez ten tekst chciałaś niejako przekazać, czy będziesz próbowała przekazać publiczności podczas festiwalu? Warto wierzyć Boga. Eucharystia dla mnie jest po prostu to, co ja piszę w moich piosenkach, czyli chleb życia. Jest dla Ciebie umocnieniem, drogą, bo w tych tekstach wyczytałem, że jest właśnie światłem, że jest mocą, że jest drogą. Kiedy stajesz na scenie, taka młoda osoba, nie masz tremy? Mam tremę, ale jak spojrzę na publiczność, to mi to dodaje jeszcze więcej energii i przypomina mi, po co ja tu jestem, żeby śpiewać dla Boga. E ti sorprendi quando ti prende e ti sospende tra cielo e mente, diventi anche un re, per te si fa per tre, è una missione.